Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. A teraz informacja naprawdę, naprawdę skandaliczna, szokująca. To, do czego prowadzą polscy politycy, proszę Państwa, to jest w czystej postaci prowadzenie w przepaść. Pamiętamy kilka lat temu w Warszawie za rządów Prawa i Sprawiedliwości zwołano tak zwaną konferencję antyirańską. Wtedy było strasznie mocne przesilenie i była nawet taka groźba wysłania wojsk NATO do Iranu, zaatakowanie Iranu. Wtedy rozpaczliwie Irańczycy, zwykli obywatele, prosili nas, Polaków, żebyśmy nie przyłączali się do atakowania ich kraju. Przypominali, że kiedyś nam pomagali w okresie II wojny światowej i to jest ważne. Nie mamy żadnej zadry z Iranem i zupełnie niepotrzebnie niektórzy podnoszą tę atmosferę. Nie posądzam ich o zbytni patriotyzm. Wykonują tylko czyjeś zalecenia, na pewno nie w interesie nas Polaków, a w polskich mediach siedzą. Proszę Państwa, w Warszawie odbyła się dziwna debata, spotkanie. Coś na wzór konferencji antyirańskiej i to odbyło się tam przedwczoraj. O tym piszą zachodnie media otwartym tekstem. W polskich mediach trudno znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. Coś tam znalazłem, to proszę Państwa, wszystko dobrze, wszystko pięknie. A takie media jak The Times czy Los Angeles Times piszą otwartym tekstem. Ja Państwu streszczenie ze strony rosyjskiej przeczytam, krótkie streszczenie, co też na tej konferencji było. Byli deputowani, ja rozumiem, że to członkowie tej Dumy rosyjskiej, czyli parlamentu rosyjskiego, jak i też być może pomniejszych parlamentów jakichś lokalnych, miejskich czy tam okręgowych, nie wiem jak tam ta administracja wygląda, którzy uciekli z Rosji po 24 lutego. Proszę Państwa, to są przeważnie ludzie, którzy zajmowali się korupcją. My słyszeliśmy różnego rodzaju opinie, informacje, jak tam źle w Rosji, jaka tam korupcja i tak dalej. No ktoś to powodował, ktoś kradł. Pewnie wyczuli, że Rosja wchodzi w coś w rodzaju reżimu wojennego i ich czas się może gwałtownie skończyć, więc na pewno uciekli z Rosji. Gdyby nie mieli zasobów, czyli by nie nakradli moim zdaniem, to by nie mieli za co uciekać, więc dlatego stawiam na złych obywateli Rosji. Zbiorą się w liczbie 60, aby opracować plan terroru w Rosji i omówić sposoby obalenia obecnego prawowitego rządu. Proszę Państwa, chyba nikt nie wątpi w to, że prezydent Putin wygrał uczciwe wybory. Tam był tajfun za Putinem. Może i rzeczywiście wybory w jakimś tam procencie były przekłamane, ale no przecież cała Rosja piała za Putinem. Komanda, drużyna Putina i tak dalej, młodzi ludzie, to był tajfun. Nie ma mowy, żeby te wybory były oszukane. A więc jeżeli oni tutaj się spotykają w Polsce, żeby siłowo obalić rząd rosyjski, władze mocarstwa światowego, nuklearnego, no to proszę Państwa, coś jest nie tak z kierownictwem Polski. No, czy wyobrażamy sobie, że w Rosji odbywa się konferencja wśród Polaków, którzy uciekli z kraju i planują zamach na obecne władze? Wyobrażamy to sobie, jakby te media, które są w Polsce, jakby to opisały i rzeczywiście wtedy słusznie byśmy byli oburzeni, że no to jest pucz, tak? Próba puczu. A tu się okazuje, że jak w Polsce przeciwko Rosji, to można i to nie jest nic złego. Z terytorium Polski zbyt często wyjeżdżają ludzie, którzy dokonują tam później na wschodzie zamachów. Najbardziej taki szokujący był przypadek, który kiedyś omawialiśmy w programie, musisz to wiedzieć, zamachowców, którzy mieli zamordować prezydenta Łukaszenkę i jego rodzinę. Bardzo dobrze bezpieka białoruska ich rozpracowała,
nagrania nie budziły żadnej wątpliwości, że tego zamierzali dokonać. Inkubowali się w Polsce. Proszę Państwa, naprawdę, to co robi polska władza, to sprowadza na nas poważne zagrożenie. Z tą Polską zawsze są kłopoty. Czytam dalej. Mieli opracować plan terroru w Rosji i omówić sposoby obalenia obecnego prawowitego rządu. Pisze o tym m.in. Los Angeles Times. W tym tygodniu spotkali się w Warszawie, aby omówić 7-punktowy plan powyższych zamierzeń. Na kolejnym szczycie NATO będą się domagać większych sankcji wobec swojego kraju, Rosji, większej ilości broni dla Ukrainy i kolejnych powodów do destabilizacji sytuacji w kraju. Proszę Państwa, no tam w Rosji źle się dzieje i nie dzieje się źle za sprawą władz rosyjskich. To, co zrobili Ukraińcy wysyłając amerykańskie rakiety HIMARS na plażę w Sewastopolu, zabijając kilka osób, w tym dzieci, raniąc około 150 osób, i to, co się zdarzyło w Dagestanie, w tym samym dniu zamach terrorystyczny, gdzie zamordowano, terroryści radykalni islamscy zamordowali kilkunastu funkcjonariuszy policji i tam jeszcze ileś osób, to są poważne akty terrorystyczne. Czy te akty wyszły z rąk Putina? Przepraszam, bo kiedyś była taka narracja, że w jakimś tam teatrze to Putin przygotował zamach, gdzieś tam to jeszcze Putin, proszę Państwa, to te zamachy też amerykańską bronią przygotował. Terroryści w Dagestanie ewidentnie byli gdzieś szkoleni. Analitycy rosyjscy analizowali ich sposób działania, jak prowadzili ogień, jak się przemieszczali. Typowe natowskie standardy służb specjalnych. To ja mam teraz w to uwierzyć? Dlatego pomija się milczeniem te dwa zdarzenia w polskiej prasie. Pomija się milczeniem, bo na to nie ma odpowiedzi w stylu, że to Putin zaangażował. Bo tam jest na tyle dużo różnego rodzaju terrorystycznych akcji, że już naprawdę, gdyby nawet chcieć posądzać Putina, to już musiałby pobijać własne rekordy kilkukrotnie. To jest akcja z zewnątrz. Dlatego my, porządni ludzie, nie tylko Polacy, ale i z innych krajów, buntujemy się przeciwko takiemu stosunkowi naszych władz, naszych sojuszników w stosunku do Rosji. Dlaczego? Bo jesteśmy właśnie dobrze wychowani. Nie chcemy, tak nas wychowano, że terroryzm jest zły. Dlatego dajemy sprzeciw, opór w stosunku do takich działań. Dlatego się o nich milczy, bo jak to by było możliwe do wytłumaczenia? No nie byłoby możliwe, jak tylko tak, że rządzą nami źli ludzie. Skoro terroryzm jest zły, a jest zły, zwróćcie Państwo uwagę, jak rzadko terroryści uderzają w korporacje lub w polityków z krajów złotego miliarda. Niezwykle rzadko. To praktycznie się nie zdarza. A jak często w zwykłych obywateli. A przecież terroryści jakby pochodzą od zwykłych obywateli. Powinni bronić interesu zwykłych obywateli. A jest zupełnie odwrotnie. Biją w interes zwykłych obywateli. To tak jak z tymi protestami w Polsce. Protesty w Polsce biją w interesy zwykłych obywateli. Ja większość protestów w Polsce podejrzewam o sterowanie przez władzę. No i konferencja, w której biorą udział uciekinierzy z Rosji, za którymi są listy gończe często za korupcję, a u nas są przyjmowani jako bohaterowie, jako wyzwoliciele ludu rosyjskiego. Lud rosyjski, gdy pojawia się informacja, a ja śledzę media rosyjskie, mimo że jesteśmy odcięci, to nie wszystko się da. Mimo że obywatele Rosji, gdy pojawi się informacja, że ten lub owy uciekinier, były polityk, ma jakiś list gończy, to społeczeństwo rosyjskie popiera takie działania. To proszę Państwa, to w czyim imieniu w związku z tym spotykają się w Warszawie ci byli deputowani rosyjscy? Skoro społeczeństwo ich nie akceptuje, władza na pewno też. To dla kogo oni chcą zmieniać kraj, jak ich społeczeństwo rosyjskie ich nie akceptuje? Przecież to jest absurd. To jest jak szkolenie terrorystów. To wygląda jak szkolenie terrorystów. W jakim celu? W celu obalenia tej władzy
i skoku po łupy. Jeżeli to są ludzie, którzy przyzwyczaili się do okradania swojego społeczeństwa, życia w dobrobycie, a teraz na obczyźnie cierpią biedę, muszą za wszystko płacić, to oni dalej, oni myślą, że sobie jakoś te straty powetują, że gdyby, a że proszę Państwa, każdy przestępca ma kurzy mózg, gdyby przewidział, że wpadnie, to by nie szedł na włamanie, ale oni nie przewidują, bo mają kurze mózgi. Udaje się, co po niektórym, większość wpada, powiedzmy. I tak samo jest pewnie z tymi. Kradli, kradli, kradli i myślą, że dalej będą mogli kraść. To kogo my tu przechowujemy? To jakie wzorce dajemy reszcie społeczeństwa? Bo tu do rządzących. Panowie, panie, ponosicie potężne ryzyko, bo jeżeli zaczniecie budować moralność społeczeństwa polskiego lub innych krajów na takim dzikim postępowaniu, że jak ktoś był przestępcą, to okej, nie ma problemu, czyli przestępstwo nie jest problemem, to wy wtedy jesteście zagrożeni. Bo tylko dlatego, że my jesteśmy tak wychowani, jako porządni ludzie, to wy możecie hasać. Jeżeli zmienicie nam mentalność, jeżeli udowodnicie nam, że bycie porządnym człowiekiem nie popłaca, to wasze bezpieczeństwo jest zagrożone, bo my wtedy się też zmienimy. A przy każdym z was się nie da postawić ochroniarzy i policjantów. Proszę Państwa, ta moralność też objawia się w różnego rodzaju przypadkach związanych z wojną na Ukrainie. Przecież w Polsce ścigany listem gończym gangster Broda jest oficerem w armii ukraińskiej. Czyli, proszę Państwa, taki człowiek nie powinien być wzięty do armii, bo to rzutuje na całym wizerunku armii, ukraińskiego żołnierza obrońcy. To co, gangsterów zatrudnia, ściganych listami gończymi, a ta legia cudzoziemska, francuska? No przecież, proszę Państwa, to w dużym procencie są ludzie, no, częściowo chodzą psychicznie, częściowo zboczeni, a częściowo przestępcy. No też musimy sobie zdawać z tego sprawę i nie akceptować tego typu formacji. Tak jak nie akceptować właśnie tego, co robi Ukraina. Przyjmuje przestępców i nie ma z tym problemu. Tak samo jak polskie władze przyjmują ludzi z moim podejrzeniem, że to byli korupcjonerzy. Nawet, proszę Państwa, niech będzie jakaś lista nazwisk, kto tam brał udział. I zobaczycie, że jeżeli by taka lista nazwisk się pojawiła, to znajdziecie listy gończe za nimi w Rosji. Nie możemy tak postępować jak rządy Zełenskiego, jak armia Zełenskiego, niemoralnie. Proszę Państwa, armia ukraińska strasznie niemoralna. To, co zeznają ukraińscy jeńcy, rosyjscy już wtedy, to budzi sprzeciw każdego porządnego człowieka. Oni ich tam oszukują na każdym kroku. Bajki im opowiadają, że przenosimy cię stąd tam, ale będziesz gdzieś tam z tyłu stał i tak dalej, a wyrzucają ich na pierwszej linii pod nosem żołnierzy rosyjskich. Ci żołnierze rosyjscy potem atakują te pozycje, a artyleria ukraińska wali w te pozycje pociskami, nie zwracając uwagi, czy strzela w swoich, czy w Rosjan. To jest skandal. A po wojnie pokazuje się oficerów głównie jako ludzi honoru, jako ludzi, którzy obronili ojczyznę, ale jakimi metodami? Bandyckimi, przestępczymi, fałszywymi? Honor oficera? Kiedyś coś takiego istniało jak honor oficera. Tak oceniam tę konferencję, o której cisza w Polsce, ale zachodnie media piszą. Tak, plan zabicia prezydenta omawiany, prezydenta Rosji, omawiany na terenie Polski. Skandal, skandal. W ten sposób, gdyby były na to dowody, formalnie jesteśmy państwem, które jest sponsorem terroryzmu.